Witam Was w kolejnym filmiku i w tym filmiku mamy przegląd magazynu z kolekcji The Dog. I w tym numerze mamy o seterze irlandzkim. Tutaj jest maskotka, tak jak zawsze, i magazyn. Więc zaraz ja zabiorę się do otwierania i Wam pokażę, co jest w środku. Tak wygląda nasza maskotka. Jest z bardzo jakiegoś miękkiego materiału. Ale maskotką jak zawsze zajmiemy się na końcu. A najpierw pokażę Wam, co zawiera magazyn. Jest to już piąta część magazynu, piąty tom. Jest seter irlandzki, okładka wygląda tak, jest w takiej tonacji granatowej. Tutaj na takiej, można powiedzieć, pierwszej, właściwie drugiej stronie, bo pierwsza jest jako okładka. Mamy spis treści, tak jak zawsze, tak najlepsze z rasy, przyplotki i wszystko. I mamy pokazaną, jaka jest obruszka, czyli szczeniaczek seter irlandzki ze swoją metaliczną obrożą i będzie zawieszka z kostką. I mamy tutaj trzecią stronę. Tak, nieodparty urok setera. Jak zawsze Wam wszystko przybliżę. Jest to pies myśliwski. Bo oni chyba tak dzielą, że te znaczki, jak mają w zależności z czym jest zawieszka, to te psy są podzielone na takie grupy jakby myśliwskie, czy psy do towarzystwa, albo coś takiego. I chyba ten labrador, co był, to też był myśliwski, bo miał też taką obrożę z kostką i ten seter też ma z kostką. Kolejna strona to jest już czwarta i piąta. Tutaj mamy opis rasy, tak jak zawsze. Tak. I tu pisze właśnie, że jest wulkanem energii. Jest oddany, czuły, idealnym psem do aktywnej, pełnej wigoru rodziny. I mamy cały taki opis wyglądu, jakby wszystko: oczy, sierść, głowa, ogon. Tak. Wysokość w kłębie, waga do 32 kg. Pysk, łapy, ciało, nogi. I na piątej stronie mamy, co za kasztan, czyli słynie z jego jedwabistych kasztanowych loków, więc tutaj mamy, co go odróżnia. Nim jest sierść od cieniu. I tutaj mamy o sierści, jego kolorze. Dalej mamy szóstą stronę i siódmą. I tu mamy historię setera irlandzkiego. Czyli skąd się rasa wywodzi i tak dalej. I dalej mamy o pielęgnacji właśnie tego psa. Może trzeba go szczotkować. Kolejna strona, czyli już siódma, to jest, zaraz tu przybliżę, mam taki artykuł, więc jeżeli ktoś interesuje, to może sobie przeczytać. Zdjęcia. Następne strony to jest już ósma i dziewiąta. To jest dalsza część tego artykułu. Cztery pokolenia. Tak, i mamy teraz dziewiątą stronę, ja szalony, czyli ze względu na charakterystyczny błysk w oku i skłonność do psot, seter irlandzki jest przesłany szalonym Irlandczykiem.
I wieczny szczeniak. Czyli o tym, że jest bardzo energicznym psem. I strona 10 i 11. Miłośnik dużych przestrzeni. I mamy opisane właśnie o tym cały czas, że jest wulkanem energii. Mam takie fajne zdjęcia. Uroda, inteligencja. Niełatwo jest być myśliwym. Strona 12 i 13. Tutaj na 12 stronie mamy biała flaga. Wtapia się w tło, stopnia, można pomylić. Tutaj. Psi pracoholik. Wiarygodną historię stera irlandzkiego. Tu możecie też sobie przeczytać. I mamy artykuł teraz ocalony i jest na stronie 13. Biała gwiazda, pies z Titanica. I to jest już chyba ostatnia strona. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy 14. Siła miłości. I tu mamy autorzy filmów. Wolą zazwyczaj historie miłosne ze znanymi aktorami w roli tytułowej, a mimo to film Big Red odniósł sukces, opowiada historię osierconego chłopca i jego ukochanego psa, stera irlandzkiego. I tu mamy o tym filmie. Powieść o miłości możecie przeczytać zresztą. Słowni posiadacze sterów irlandzkich. I już kolejna strona, tym razem ostatnia. Mamy z psem na wieś. Czy jesteś przyjemniejszego niż poranny bieg po łące z psem? I tu smyczy. Statystyki tutaj podbiegły. Więc możecie też sobie przeczytać. I już okładka, tak jak zawsze, czyli już koniec. Mamy napisane, jakie psy, o jakich rasach będzie pisane w kolejnych numerach. I mamy tym razem w szóstej części będzie Pekinczyk i już nie mogę się doczekać, ponieważ lubię tą rasę i fajnie będzie poczytać i mieć tą maskotkę. Obruszka będzie z takim serduszkiem. I w takiej tonacji różowej, takiej jakby fioletowo-różowej, bardzo ładnej, więc nie musisz doczekać tej szóstej części najbardziej. Może nie najbardziej, ale na pewno kupię tą szóstą część. I jest, jeszcze będzie, potem jest z siódmej części, będziemy mieli Bulteliera chyba. Tak, i będzie z taką łapką, więc jeszcze nie było takiej obruszki z łapką. I to jest już cały magazyn. Teraz pokażę Wam, jak wygląda maskotka. Więc tym razem jest to zrobione inaczej, ponieważ zawsze mieliśmy tutaj w środku folię i w niej była jakby zamknięta ta obruszka. A teraz mamy obruszkę tutaj na piesku. Jeszcze co mnie zaskoczyło, to ta obruszka jest niezdejmowana. Więc inaczej niż do tej pory, bo obruszkę mamy przyszytą do psa, także nie możemy jej sobie zdjąć. Piesek wygląda tak. Jest naprawdę bardzo ładny. To ma tak fajnie zrobione, bo to ma krótką, to ma taką bardzo mięciutką, dłuższą sierść. Jak zawsze znaczek z The Dog. Tak samo The Dog. I obruszkę mamy taką granatowo-złotą.
ale jest inaczej niż do tej pory, bo zawsze wszystkie obruszki były jakby osobno, było tutaj takiej folii osobno i było też tak, że była na zapięcie, mogliśmy przywieszać inną, każdemu psu mogliśmy inną, mogliśmy mieszać, nie musiała być do tej samej, a teraz mamy przyszytą obrożę tutaj, także nie można jej zdjąć. Nie musi zostać z tym psem. No i tak się prezentuje ten piesek. I to jest już wszystko w tym filmiku. Jeżeli przeglądy, które robię na kanale różnych magazynów, czasopism wam się podobają, to kliknijcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie, abym dalej kontynuowała przeglądy kolekcji The Dog, to też kliknijcie łapkę w górę albo napiszcie mi to w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych filmikach.